Słuchajcie, zrobimy sobie mały teścik, bo dzisiaj przeglądając YouTube'a wpadł mi w oko taki pewien eksperyment o usuwaniu rdzy domowymi metodami. Generalnie na tym filmiku to się udało, ale że ja jestem niedowiarek, to postanowiłem, że sprawdzę to sam. Mam tutaj miskę z ciepłą wodą, paruję. Mam ten magiczny domowy środek, który nazywa się kwasek cytrynowy. I mam takie troszkę zardzewiałe blachy od samochodu. One nie są mocne, ta akurat nie jest mocno zardzewiała, ale na przykład już ten element jest trochę bardziej skorodowany, jest odcięty i będę go potem spawywał, więc o, fajnie było, jakby ta rdza o tu odpuściła. I pokrywkę od paliwa, od smoka. Także wrzucimy sobie to, rozmieszam tylko ten kwasek cytrynowy. I wrzucimy to i zostawimy na kilka godzin. Zobaczymy, jak to działa. Nie wiem, jak tego kwasku wsypać, to wsypię całą torebkę. No. I zamieszamy. Normalnie kuchasz, gotowanie zupy. Ja jestem w szoku, bo tam były generalnie na takim znanym polskim kanale dotyczącym motoryzacji kilka tych rzeczy testowali. No i właśnie kwasek cytrynowy, sok z cytryny, Coca-Cola i ketchup z Ludwikiem, z jakimś innym płynem do naczyń, zrobiły taką furorę. Dobra, wkładamy najpierw blachę. Drugą blachę i trzecią blachę, tyle ile wejdzie. Wejdzie to wejdzie. O, tyle weszła. I trzy elementy i niech się moczą i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aż jestem ciekaw. Także jeszcze zobaczymy sobie, która godzina, ale jest już, o, już mam telefon. 19:53, wtorek, 16 marca. Dobra, mamy drugi dzień, 15:35, 17 marca, czyli dzień później, 20 godzin po włożeniu. Zobaczmy, jak to wygląda. Ale powiem wam, że tu nie ma rdzy. Kurczę, zobaczcie. Troszkę to pociemniało, myślę, od tego kwasku, ale tu jest coś tylko, ale to też zobaczcie, pędzelkiem i zmyte, nie ma rdzy. Detal tutaj było wynurzone, tyle co tak pędzelkiem pomaczałem po tym. O, tu widać, jak linia się odcina w tym miejscu. Tu jest linia i tu było niezanurzone. Ale na tym kawałku, faktem, tu była tylko rdza powierzchowna, ale powierzchniowa, ale no nie ma. Nie ma rdzy. Zjadło rdzę taką tu na tym. Zobaczmy sobie te inne detale. Ten detal. Generalnie on dosyć mocno jest zjedzony i na nim jest jakaś farba jeszcze, nie na całym, ale jest. I tu od środka, gdzie ta rdza była delikatniejsza, to jeszcze jest, o tu w tym miejscu, ale da się ją palcem przecierać. Tu z drugiej strony, patrzcie, ta rdza się jakby rozpuściła. I myślę, że jakby to zwykłą szczotką albo twardszym pędzlem. Właśnie, tu pod palcem normalnie się ta rdza wyciera. I pod spodem jest goła, czysta blacha. Takie głębokie wrzery do blachy. Więc tu, wiecie chyba, czego zabrakło? Za małe stężenie. Wydaje mi się, że będzie za małe stężenie, żeby to dobrze zadziałało na takiej rdzy
głębokiej, aczkolwiek no tutaj naprawdę tardza była tu chyba najcięższa w porównaniu do tych detali. I faktycznie jak się palcem przejedzie, to tą rdzę się zmywa. Rozciera się, zobaczcie. Kurczę, naprawdę powiem wam, że no niby zwykła chemia, no taka... Powinno się wiedzieć takie rzeczy. Rewelacja. Rewelacja, jak nie śpieszy wam się z czymś, rozrobić sobie taki roztwór i zanurzyć. Patrzcie, jak ładnie rdza schodzi. To wszystko było rude. Tu było rude. Teraz tej rdzy jest naprawdę mało. I wiecie, co zrobię? Wezmę za chwilę znowu ciepłą wodę, ale wsypię teraz dwa kwaski, żeby tą rdzę dożarło, bo jestem ciekaw, czy faktycznie całkowicie. I jeszcze ta pokrywka. Bo na pokrywce jest jeszcze trochę rdzy. Tu widać, że ta rdza jest taka jakby trochę... Ale też, patrzcie, pod palcem. Ona pod palcem się wyciera. Błoto się robi, takie rozmazane. I zobaczcie, tutaj tej rdzy już naprawdę dużo nie zostało, a z drugiej strony nie ma wcale rdzy, wyjadło całą. Tu nie ma rdzy, praktycznie wyżarło całą rdzę, która była. Powiem wam tak, rozrobię jeszcze, dam dwa woreczki tego kwasku cytrynowego, bo chcę zobaczyć, czy faktycznie wyżre całą tą rdzę. I zobaczymy sobie, damy znowu dobę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać jutro, ale dorzucę tu jeszcze jakiś element taki bardziej skorodowany z wyciętego już samochodu i zobaczymy, co z nim zrobi. Taki mocniejszy roztwór. Także jedziemy dalej z tym testem, bo tu nie chodzi o to, żeby wytrawiać, nie moje zamierzenie jest, że wytrawiać samochody, czy tam, nie wiem, chociaż może jakby taką wielką wannę w kontener wsadził, ale wiecie, czasami są w domu jakieś śruby, takie rzeczy, które odkręcamy, stare, skorodowane. O, na przykład, patrzcie, nakrętki kół. No, są rude. O, i te nakrętki wrzucimy do tego kwasu. Zobaczymy, co się z nimi stanie. Także zmieniam wodę. Mam ciepłą wodę, świeżą. Sypiemy kwasem. Żeby nie było, że jakieś dziwne eksperymenty. Raz. Dwa. I wkładamy nasze elementy. Pierwszy. Że wiecie co, może bym to trochę ciepła zamieszał. Dobra, pierwszy, drugi i dorzucę śruby. Raz. I te 6 nakrętek od koła. Bo wydaje mi się, że to jest świetny pomysł na to, jak coś rozbieracie, zostają wam właśnie te śruby, jakaś taka drobnica, żeby się z nią nie bawić na szczotkach, wiertarkach. Możecie robić w międzyczasie inną robotę, to sobie wrzucić do takiego roztworu, to sobie będzie pracowało dzień, dwa, jak macie inną robotę, potem tylko wyjmujecie, oczyszczacie i jest bez rdzy. Także zostawiamy to na kolejną dobę. Ok, kończymy nasz test. 18 godzina, czwartek, 18.
Wyciągamy sobie te rzeczy, które się moczyły. Niektóre moczyły się 2 dni. Także zobaczymy, co nam to dało. Najpierw blachy. Słuchajcie, czy usunęło korozję? No, na pewno nie usunęło takiej tej bardzo głębokiej korozji, ale porównując do tego, co było, to wydaje mi się, że różnica jest. Właśnie to wszystko było całe rude, nie? Tu została jakaś taka nieduża plamka. Tu jeszcze trochę jest, ale to już jest taka korozja, którą zobaczcie. Paluchem rozcieram i jej praktycznie nie ma. Zostają tylko takie głębsze plamki. Więc takiej głębokiej korozji może nie usuwa jakoś tam super, ale tą powierzchowną, z powierzchowną korozją radzi sobie, to widać świetnie. Więc jest to też bardzo dobry progres, jeśli chodzi o... Teraz sobie tą płytę zobaczmy. Znaczy ta rdza się normalnie rozmazuje, ta, która jest przyklejona, taka twardsza. Weźmiemy sobie zaraz szmatą, jak coś, to przetrzemy. Ale i tak uważam, że jak na tak skorodowane elementy, to no muszę powiedzieć, że jestem lekko w szoku, nie? Że to tak działa. Gdzieś tam słyszałem, że właśnie soda, że sok z cytryny, ale nigdy nie brałem tego jakoś specjalnie na poważnie takich eksperymentów. Wiadomo, babcinę, zabobony. Też nie chcę, żeby tutaj było, że tam jakąś Amerykę odkryłem, bo takich filmików na YouTubie jest pełno, ale uważam, że jeżeli prowadzimy jakiś taki kanał związany właśnie z takimi domowymi robotami, jak każdy sobie gdzieś tam w garażu radzi, to im więcej jest takich filmików, tym łatwiej jest trafić na takie sposoby, a czasami naprawdę warto, zobaczcie, no trochę tutaj tego kwasku i bez większego ingerowania w mechanikę blachy, bo to też jest chyba takie dosyć ważne, że no nie tłuczemy tej blachy niczym, bo i piaskowanie, i szlifowanie no powodują w jakimś tam stopniu degradację tej blachy, tak? Natomiast no to jest tylko rozpuszczanie, ja bym, no tak możemy to nazwać, rozpuszczanie korozji. I czekajcie, jakąś szmatkę tylko wezmę. I wydaje mi się, że nie jest to wcale głupi pomysł zrobić sobie taką niedużą wannę na przykład, w której, nie wiem, robisz jakieś elementy, wrzucasz sobie tam śruby, właśnie takie elementy mniej skorodowane, na które nie musisz tracić jakoś dużo czasu i one sobie tam kwitną w tym, niech se nawet i 2 dni leżą i pozbywają się korozji. Ja jestem pewien, że jakbym to chwilę poszorował nawet palcem, to by zeszło całkiem. Z tej strony nie ma nawet śladu korozji. A tu też wszędzie był rudy. Była ruda. I jeszcze teraz nakrętki. No te nakrętki, tu nie ma jakiegoś spektakularnego zmycia się tej rdzy, ale mogłem dwie zostawić w sumie na porównanie. Ale i tak nie jest źle. Powiem wam, że nie jest źle, naprawdę. Taką powierzchowną korozję, a te nakrętki są dosyć mocno skorodowane, też lekko usunęło, nie? Zobaczcie. Widać, że tu jest jeszcze ta korozja, ale dużo jej zmyło. I to też jest taka korozja, którą jak będziemy trzeć, to ona schodzi. Czyli widać, że tak jakby te tlenki
nie trzymają się tlenki, chyba tlenki. Nie znam się, nie jestem chemikiem ani fizykiem. Ale zobaczcie. No jest różnica i to bez dwóch zdań, nie? Także zobaczcie, właśnie to jest chyba to najlepsze przeznaczenie takich roztworów, że nie tam jakieś wielkogabarytowe blachy, ale taką drobnicę, że możecie sobie pozbyć się korozji, nie tracąc na to czasu i mechaniki. I wrzuciłem tu jeszcze śrubę. Ta śruba też była cała zardzewiała. Zwykła śruba od drzwi, bo mi po prostu wpadła w ręce. I zobaczcie, jak wygląda śruba. Na niej nie ma śladu korozji. Świetnie właśnie sobie radzi ten roztwór z powierzchowną rdzą. Po co to męczyć szczotką, stać na wiertarce i to szlifować? Jak zobaczcie, piękna, czysta śruba. I uważam, że do tego ten roztwór będzie najlepszy. Do niedużej rdzy, nie za ciężkiej, nie za grubej, takiej powierzchownej. Nie tracicie czasu. Ja za ten kwasek cytrynowy, co tutaj wsypałem, zapłaciłem 10 zł. To były 3 opakowania, tak? Ale zobaczcie, jak sobie policzycie, ile czasu byśmy stracili na szlifowanie tego, to się ładnie wyrównuje. Więc powiem Wam, testem jestem mile zaskoczony. Będę na pewno to stosował w praktyce właśnie do takich rzeczy. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam Was. Jak się podobało, sorry za warunki, ale mam po prostu w warsztacie samochód, także wiecie, że nie mam miejsca na takie testy. Są warunki typowo warsztatowe, ale jeżeli się podobało, coś to dla Was wniosło do Waszego życia, to zostaw lajka, suba, będzie więcej takich filmików. Trzymajcie się, pozdrawiam, na razie.